Witam serdecznie, będziecie mieli najlepszy widok właśnie jak się montuje półkę pod tego typu baterie. O, powiem szczerze, po wczorajszej robocie piasecznie to ja jestem tak zwalony, że ja nawet tak naprawdę nie wiem, czy ja dzisiaj żyję. Poziomica. No. Ile to musi mieć? Ile to ma mniej więcej? Dobra, jak damy to tutaj, to też w sumie nie będzie źle. O. O, tu jest ściana równa. Idealnie. Najważniejsze, żebyście mniej więcej dobrze wyznaczyli otwory. Równo jak stół. To jest fajne. Trzy otwory. Półkę zacięłem sobie z kilku desek i płyty biurowej. Kurwa, nie mam siły. Przepraszam za przekleństwo, ale jestem tak zjebany po wczorajszym, że weźcie, uwierzcie naprawdę, że nie mam naprawdę siły na nic i normalnie jestem wyjebany. No to trzeba tylko naszykować kółeczki. Trzy kółeczki na stronę, raz, dwa, trzy. Dobra, raz, dwa, trzy. Ten film po prostu jest pokazem tego, co ja potrafię. Jeżeli ktoś mi nie wierzy, to jego sprawa po prostu. I tyle, ale ja uważam, że to robię. To jest po prostu to, co ja wam przedstawiam ogólnie na YouTubie, to jest pokazem tego, że ja nie muszę szukać wielu rzeczy w internecie, a potrafię samemu dojść do pewnych właśnie rzeczy i różnego rodzaju właśnie streszczeń. Streszczeń, nie tylko. Trzy, jeszcze jeden. I tak. Chodź tu, cholera jedna. Co za podkładka. Używamy tego typu śrub razem z podkładkami. No i lewy styczeń. Dobra, wierzwo dziesiątka. Jedziemy. Dwa mi się. Powiem wam, że nie mam lepo. Kurwa wiercę. No to za debil wymyślił kurwa wiercę, nie kurwa dziś. Musiał być chore umysłowo. Powiem wam tak, po ten akumulator to już musi być poważna robota, bo to już nie są żarty. Tu mamy 36 kg wagi, jak to spadnie komuś na nogi, to mu nogi dosłownie połamie. Dlatego bym nie chciał, żeby nikogo spotkało. Kurwa, co jest z tym gniazdkiem? Ano, siedzi. Ale to kurwa krzywe, ja pierdolę. Made in China. Wiertarki dam. Tyk. Co za idiota przełączył na... O, no. Dlaczego nie wybieram syfu z otworów? Dlatego, że ten syf pomoże też ustabilizować to wszystko potem.
piorun bawi łódź. Techniczną mamy zakończoną. O, wyjąć, zapomnieć. Kurwa, nie wyjąć tym gównem. Dobra. Pantililili. Parabara pantilili. Parabara pantilili. Pięknie. Piorun burza elektryk. Naczelny inżynier w tej miejscowości. A zaraz ktoś powie, że każdy debil to mnie. A, jasne. Co za idiota, kurwa, wbija kołki mu dechą. Ja jestem najlepszy, najlepszych, najlepszy. O. Właśnie tam, kurwa, żebyś stawiał opór. Imperium zaatakowane. Kondre atakuje. O, pięknie. W alternatywnej rzeczywistości musiałem być fizykiem. Czy kimś innym. No bo naprawdę to tak, kurwa, tak dobrze to zrobić, to naprawdę, ja pierdolę. Dobra, teraz najlepszy. Per. Myślałem, że zjebałem z utworami. Dobra, dajcie mi chwilę. Jest klucz. O kurwa, mi wszystko wolno. Żeby nie było, że kurwa... Jak w filmie Idiota za granicą, równo jak tu. Ja chcę to powkręcać w razu, że potem 50 razy kurwa jednej rzeczy. O. Kurwa, nie mam sił. Będę dzisiaj leżał i kurwa kwiczał dosłownie. Dobra, tutaj dolna jak przykręcę. Chwila wpocząć, ja pierdolę, kurwa, nie mam siły. Oh, wiecie, kopanie kurwa w glinie, tam koparka, ten rów, gdzie kable leżały, to tam pogłębiała, ale trzeba też wybierać ręcznie padłem. To nie jest takie proste, jak wam się wydaje. No kurwa, dzisiaj jestem tak zjebany, że nie mam siły. Dalej równa.
przepraszam za przekleństwa, ale naprawdę wy nie wiecie przez co ja przechodzę. Ja pierdolę, mam się wyraz, to kurwa zdechnę. Dla mnie dzisiaj coś takiego jak kręcenie kurwa kluczem to jest po prostu mordęga. Teraz ktoś powie, o Jezus Maria, się na zapierdalał wielkimi rzeczy, ja zapierdalam po 12 godzin. Mam pytanie, kolego, ktoś ci każe zapierdalać 12 godzin? No właśnie nie. Ja sobie tam dorabiam w telekomunikacji i jestem dumny z tego, że dorabiam. Siedzi idealnie. Wiecie, nie ma co się wydurnąć, bo możecie przekręcić gwint. To będzie chujnia. Dobra, jeszcze lecę po przedłużkę, kurwa, lecie. Lecę po przedłużkę. Ja pierdolę, nie mam się. Mam wyjebane, będę leżał. Nie ma to jak się nawet pierdalać to mi z powrotem. Jak to wygląda? Fajowo. Ja pokażę wam jak to wygląda. Zajebiście. Lepiej być nie będzie. Kurwa, równo jak stół dosłownie. Ja położę na akumulator, będziecie lepiej widzieli. Dyskoteka gra. Nie, ja się lubię pierdolić taką robotę. Wymiary akumulatora wejdzie. Robotę, kręcę nie mała. Spokojnie, to i tak się wszystko podociąga. Dla mnie coś takiego jak takie kręcenie to już jest wysiłek niesamowity. O, jeszcze trochę wytrzymaj. Ach, pięknie. Sorry, że się tak upierdolę. O, ale nie macie pojęcia, kurwa. Kurwa, ogórki mi tu przeszkadzają. Czekajcie, zdejmę ogórki.
chwilę, dajcie mi otworzyć. To nie jest nic przyjemnego. Weźmiemy, ustawimy go tą stroną do tej strony. Po prostu dlatego, żeby jak najmniej obciążenia kable miały. Się w takich rzeczy bawić. Kurwa, jestem tak przemęczony po takiej robocie. Ale słowo to słowo. Dobra. Dobra, mamy. Słuchajcie, odłożę. Kurwa. Nic, zrobimy pyk. Numer. Kurde. Robimy tak, że podłożymy pod akumulator. Ale najpierw wam pokażę. Zobaczcie, dalej jest pięknie. Pięknie równo. No a przysunąć, ja będę tam sobie przysuwał, ja przybliżę. Pięknie. Pięknie równo jest. No tam odchył tam troszeczkę, ale to jest. Wiecie, po dociągnięciu wszystkiego to i tak jest zajebiście, że to jest tak jak wygląda. Na podkładki. Dlaczego? Dlatego, że wolę zadbać o bezpieczeństwo i pierdolność na podkładki, niż nie na podkładki, a potem to się wyrwie i coś się rozpierdoli. Dobra, więc mamy. Ściągamy poziomkę. O, poziomica to jest właśnie tak zwana mądra deska. A teraz będzie, wiecie, najgorsze przesrane. Dobra. Ja wam ustawię to z powrotem na zbiorniku. Będziecie widzieli, co się tu będzie odpierdalać. Dobra, ogórki trzeba z powrotem postawić. Tak. Otwieram, włożyć. Dobra. O, jest karton. Wiecie, ja muszę tu na kartonie postawić. Karton od nas komu się nadal. Chodzi o to, żeby akumulator stał na czymś miękkim w miarę. To wypierdala. Włożymy to origami tak zwane. Chodzi o to, że tu mam wkręty, żeby on stał mi na wkrętach, a nie na byle dupie. Pyk. No, pyk, pyk. Teraz będzie najgorsze, ja pierdolę. Posłuchajcie, to waży w chuj. Jeszcze trochę powinien. W chuj go. Kurwa, rękawiczki. Dobra, to jest ten. O kurwa. Nie. O kurwa, pokopało mnie trochę. Trzyma się, nie spadnie. Najważniejsze. Dobra. Trzyma się, okej. Dobra, jeszcze nie kończymy. Odchył? Chuja odchył. Jest dobrze. Dobra, jeszcze nie kończymy. Jeszcze zamontujemy maskownicę. Kogo? Przekuram się w tą stronę. Kurwa spadnie. Na chwilę tylko, ale co powiem. Śrubokręt. Dobra, ja powinnoszę od razu to, co trzeba. O, ja pierdolę, nigdy więcej. Dobra, gdzie ten cholerny klucz? A tu jest. Dobra.
drzewo do Pietra jeszcze przyniosłem. Per. Dalej, żyj tu. Teraz zrobimy per. Spadło. Musimy obrócić. Czy tak się da? Ale nie da się. Tak. No dobra, zamontujemy go odwrotnie. Już jest gotowe. O, jest zabezpieczone. Proszę bardzo. Perfekcyjnie założone, zabezpieczone. Trzyma się jak ulał. To jest profesjonalna robota. Sumienie i dokładnie, a nie na odpierdol, bo na odpierdol robią tylko frajerzy i bumelanci. Prawdziwi ludzie, którzy się znają na robocie, robią sumienie i dokładnie jak w piecu. Zajebiście. I tak jak powtarzałem, tego typu urządzenia podłączamy do gniazdek w bolcu uziemiającym dla bezpieczeństwa. Więc jest zajebiście. Miło mi było, że mogliście to oglądać. Nie ma za co, polecam się Piorun Burza Elektryk, naczelny inżynier w tej miejscowości. Trzymajcie się i pozdrawiam Was. Mam nadzieję, że ten film wielu nauczy, jak się robi sumiennie i dokładnie.